Tylko pokażę to kopiowanie aut od znajomych bez tych akcji w garażu, w penthouse, w kasynie. Potrzebujemy misję od Simona, Rona lub Geralda. Znajomego, który nam tu pomoże. I teraz tak, jeżeli znajomy nie przyprowadził jeszcze mobilki, to może odpalać nam tytaniczną. Jeżeli już przyprowadził na miejsce koło kasyna, to odpala nam rzutki. I my będziemy otwierać na jedno kliknięcie te zaproszenie od Rona, Simona lub Geralda i dołączać do znajomego. Tylko to robię na nowym Xboxie, no to tu dołączanie jest zupełnie inne jak na starym Xbox One. Na Xbox One będziecie musieli trafić. Na tych nowych Xboxach czy Playach jest to wiele łatwiej i szybciej. Czyli otwieram na jedno kliknięcie, klikam dołącz do gry. Cały dashboard mi znika, od razu przyjmuję zaproszenie do Simeona. Jak mam komunikat, mówię znajomemu, żeby zamknął dobieranie graczy. Potwierdzam pierwszy komunikat, potwierdzam drugi, wrócę z chmur na sesję. Zaproszenie od Simeona powinno być zamknięte. Udało się. Teraz, no niepotrzebnie tu wlazłem do kasyna. Możemy to robić przed kasynem. Teraz dopiero wzywamy swoje mobilne centrum operacyjne. W mobilnym może być opresor, może być w innym garażu, no to wtedy jeszcze wzywamy opresora. Że tu jeszcze raz powtórzę, jeżeli znajomy ma już przyprowadzone na miejsce mobilne, nie musi odpalać wam rzutek, tylko tytaniczną. Wy otwieracie na jedno kliknięcie zaproszenie od Simeona. Dołączacie do znajomego, czyli klikacie dołącz, dashboard Xboxa wam znika, od razu klikacie jeszcze raz A, żeby przyjąć zaproszenie od tego Simeona. I jak macie pierwszy komunikat, że dołączacie do znajomego, czy na pewno chcecie dołączyć, mówicie znajomemu, żeby tam opuścił sesję, czy zamknął dobieranie graczy. Wtedy wy potwierdzacie te wszystkie komunikaty, jak tam leci. Wzywacie swoje mobilne centrum operacyjne. Wzywacie opresora. I udajecie się do kasyna. Stajecie, tak jak tu było widać, przed drzwiami od windy, żeby była opcja wejścia do penthouse'a. Klikacie guzik tej pauzy i czekacie. Wchodzicie na online, szybkie dołączanie, czy tam akcje rozegraj, akcje stworzone przez Rockstar, o ile tam będzie szło, nie pamiętam jak to na łanie tam wyglądało, ale są na szaro, cały czas tutaj jest to na szaro i sobie tak sprawdzacie, albo usłyszycie dźwięk w telefonie, że przyszło jakieś zaproszenie do następnej misji, albo po prostu dajecie online, tam szybkie dołączanie i te zgłoś akcję i rozegraj akcję będą już na biało. Wtedy zamykacie to menu pauzy i spamujecie guzik A, żeby wejść do kasy, do potwierdzić wejście do penthouse'u i wczyta was do Geralda, do Simeona, do tej misji, po którą dzwoniliście. Znajomy w międzyczasie może podstawić wasze mobilne, zależy gdzie się zrespił. Tu i tak macie na to dobre 2 minuty, zanim te akcje będą na biało, nie na szaro. Czyli stare, szybkie dołączanie są na szaro. Teraz tak, wciskam guzik pauzy, puszczam pauzę i spamuję A. Potwierdziłem wejście do penthouse'u, wczytuje mnie do tej misji od Simeona. Opuszczam ją, spadnę spod mapy. Czyli powtórzę tutaj też jeszcze raz. Jesteście na tej pauzie. Jeżeli macie te akcje już na biało, możecie je potwierdzić, rozegrać. Wciskacie guzik pauzy. Na playu to jest options. Wciskacie, puszczacie go i spamujecie guzik A, żeby potwierdzić te wejście do tego penthouse. A wczyta was do Rona, Simeona czy tam Geralda. No i to opuszczacie. To jest stary ofradar. Kto go robił, to powinien wiedzieć, o co tutaj chodzi.
całą resztę glitcha na pewno już znacie, czyli jakieś auto z płaskim dachem ustawiacie z tyłu pod swoje mobilne, nalatujecie opresorem, strzałka w prawo, jeżeli was nie wciągnie, a to auto z ulicy zniknie. Wsiadacie do znajomego, on wchodzi do auta, które wam daje, on wchodzi do swojego mobilnego, was zaprasza. Wy macie czarny ekran, wtedy on też, niech odpali wam rzutki. Wy do niego dołączacie, jak macie komunikat, że na pewno chcecie dołączyć do sesji, on zamyka dobieranie graczy. Potwierdzacie wszystkie komunikaty, jak leci, i zaprasza was znajomy. Jeszcze raz do swojej mobilki, auto jest wasze. Czy tam druga część to każdy już z was znano, kopiowanie to przy opresorze się nie zmienia. No, zmieniają się początki, albo robicie glitcha przez off-radar w kasynie, w penthouse lub w garażu, ale te akcje potrafią znikać, nie wyświetlają się wam na mapie. No to ja pokazuję właśnie tą metodę przez akcję od Simeona. Powtórzę tu jeszcze raz. Dzwonicie, wkręćcie na akcję, otwieracie na jedno kliknięcie. Znajomy wam odpala, dajmy na to rzutki. Otwiera telefon, zakładkę, szybka akcja i na niej zostaje. Wy otwieracie to zaproszenie na jedno kliknięcie, klikacie do znajomego, dołącz do gry, potwierdzacie zaproszenie od Simeona, Rona czy tam Geralda, macie komunikat, mówicie znajomemu, żeby wszedł w tą zakładkę, szybka akcja, to zamknie mu się dobieranie graczy, a wy potwierdzacie wszystkie komunikaty jak leci. Potem wzywacie dopiero mobilne, wzywacie opresora. Udajecie się do kasyna, stajecie przed drzwiami od windy, otwieracie, klikacie guzik pauzy. Na Xboxie są te trzy leżące kreski, na playu to są te options. I czekacie, dobre dwie minuty musicie poczekać. Najlepiej sobie wejść w tą zakładkę, akcję, rozegraj akcję. Czyli na nowych generacjach, tak jak tutaj było szybkie dołączanie. Jeżeli pojawią się wam na biało, wtedy wciskacie, trzymacie guzik tej pauzy, te trzy kreski na Xboxie, options na playu, puszczacie go i spamujecie A, żeby potwierdzić wejście do penthouse'u. Jak będziecie wchodzić do windy, wczyta was do tej misji, po którą dzwoniliście od tych trzech koleśi. Opuszczacie, spadniecie spod mapy, macie off-radar, kopiujecie auto. To by było na tyle, pozdrawiam. Hello.